z Wydziału Kształtowania Środowiska UMK. Do rozpowszechniania jest komunikat obecnego tego wydziału mówiący, przypominający o całkowitym zakazie upraw maku i konopi i na tak zwane potrzeby własne. Jak żyć teraz? Panie premierze, jak zrobić na siebie? W związku z tym na osobny komunikat będzie wywieszony na tablicach. Ale Marek z Państwa radnych chciał się tutaj dołączyć. To co zrobić, co w tym rośnie? Można zabrać się z biura. I na tablicach mu się dołączyć. Suszu! Kolejna informacja dotyczy też Urzędu Miasta. Dotyczy informacji o powołaniu Bractwa Filantropii, którego zadanie będzie wyłonienie laureatów tytułu Filantrop Krakowa Anno Domini 2012. Tym razem przewodniczącym tegoż bractwa został wybrany pan Bogusław Kośmider, przewodniczący Rady Miasta Krakowa, a członkami są m.in. pani zastępca prezydenta miasta Krakowa Anna Okońska, ale też dyrektor wydziału i przedstawicielem Komisji Rady Miasta Krakowa. Do 31 marca bieżącego roku można zgłaszać propozycję kandydatu do tytułu Filantrop Krakowa Anno Domini 2012. Gdy ktoś z Państwa taką kandydaturę chciał zgłosić, no to można to uczynić do Wydziału Spraw Społecznych UMK. Kolejna informacja, ponownie z Wydziału Kształtowania Środowiska UMK. Zwraca się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie wśród rolników załączonych informacji. Tym razem sprawa dotyczy zakazu upraw roślin genetycznie modyfikowanych. Gdyby ktoś z Państwa radnych chciał taką informację rozpowszechniać na terenie swoich osiedli, a w naszej dzielnicy, gdzie jeszcze pola uprawne się zdarzają, to stosowny wydruk można otrzymać wtedy pana Adama Kana i na tablicy osiedlowej powiesić. Szanowni Państwo, jest też jedna informacja, tak w ramach ciekawostki, w dzielnicy trzeciej na Prądniku rozpoczęty został proces, nie wiem, projekt, bardziej niż proces, ślepa kamera. Co więcej, został uznany za oficjalny program Polskiego Stronnictwa Ludowego w Krakowie. Szumnie to wyszło, mam nadzieję, że jednak nic z tego nie wyjdzie. Kto z Państwa wie, chodzi o wydawanie sporych pieniędzy na kamery, które nikomu niczego potrzebne nie są. Generalnie nie znajduję ten projekt poparcia w innych dzielnicach, na szczęście. Mam nadzieję, że też do nas nigdy nie zawita. Czy chodzi o atrapy kamer, tak? Nie. No niestety nie. Tak, ślepa kamera to nie rozumiem. Ale ona może zaznaczyć. Nikt tego nie robi. Bo to jest aparat fotograficzny, który robi się walić. Ślepa kamera. Ślepa kamera. Może być, że nie z kamerą, bo z aparatem, który robi się. Na każdej lampie. Na każdej przeznaczyć jakieś pieniążki na wyczarkę, zrobić dziurę w tej kamerze i byłaby. I tam by się mogły zmienić ślepo w rąk. Jest tak powiem. A jak mały otworek, to musi królić. No, rozmachem PSL przebił ptaki, bo na każdym słupie wisi kamera. Znaczy ma wisieć. Czy za to się okaże. Ale to chodzi o to, żebym w celu podglądania pomysł doprawdy zwykły. Kolejne pismo z Wydziału Skarbu Miasta Krakowa. Szanowni Państwo, tu jest sprawa dość ważna. Mianowicie urząd podejmuje działania, czynności mające cel uregulowania stanu prawnego nieruchomości położone na terenie gminy miejskiej Kraków. I w związku z tym, a w szczególności w związku z czynnościami podejmowanymi w zakresie ustalania w
wcześniejszego sposobu zagospodarowania działek, 17 przez 8, 17 przez 12, zwraca się do mnie, ale tak naprawdę ja za moim pośrednictwem do Państwa wszystkich, z uprzejmą prośbą, stosownie do posiadanej wiedzy w tym zakresie, względnie wiedzy o świadkach poniżej wymienionych okoliczności, o udzielenie informacji, w jaki sposób przez kogo działki były wykorzystywane w okresie do 2008 roku. Państwo otrzymaliście tu kartkę, jakby każdy z Was do korespondencji. Jest tam numer telefonu oraz imię, nazwisko pracownika, który tu sprawę prowadzi. Gdyby ktoś z Państwa miał stosowną wiedzę i chciał gminie miejskiej pomóc, to należy to uczynić. Jeszcze jest informacja z MPO. Otóż MPO zwróciło się do nas z prośbą, a ja na to przystałem. W naszej siedzibie będą znajdować się formularze, deklaracji, czy ewentualnie innych dokumentów potrzebnych w związku z nowym programem gospodarki odpadami komunalnymi w gminie miejskiej Kraków. Tak więc można przekazać informacje mieszkańcom, że jeżeli ktoś może sam wydrukować, a potrzebuje taki formularz pobrać, to nie musi się z tym udawać do Centrum Krakowa, do urzędu, przynajmniej do siedziby naszej rady, ale to jeszcze nie dziś. W tej chwili podaliśmy sygnał, że takie formularze się u nas znajdą. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś informacje w punkcie 6? Nie. A odnośnie tych działek mogę zapytać? Oczywiście. O jakie to działki chodzi? Szanowni, to są Opatkowice. A, bo Opatkowice. Okay. Numery posiada Pani w tym piśmie, które Pani wiem, ma. Wiem, tylko mnie nic nie mówiło, gdzie to jest. Wobec braku innych zgłoszeń, w związku z zbliżającymi się świętami Wielkiej Nocy, ja wszystkim Państwu życzę wspaniałych świąt. I do zobaczenia w kwietniu na kolejnej sesji. Zamykam 31. sesję Rady Ksiąg Wice. Zwołam dziś na